W jednym z ostatnich materiałów informowaliśmy o frikowym zestawieniu Nicoli Milanowicza z Body Christem, które miało dojść do skutku w walce wieczoru na gali Fight Roast 4, która miała odbyć się 30 września w Koninie. Dodatkowo na karcie walk miało się pojawić jeszcze jedno głośne nazwisko, bo jako rywal samego właściciela federacji, Remigiusza Tkaczyka, został ogłoszony utytułowany polsko-kanadyjski pięściarz Artur Bińkowski, który jednak niedługo po ogłoszeniu zdementował informacje o swoim występie. Jak się później okazało, to nie był koniec złych informacji dla federacji Fight Roast, ponieważ ostatecznie całe wydarzenie okazało się jednym wielkim niewypałem i odbyły się jedynie dwie walki, o czym poinformował m.in. jeden z bohaterów walki wieczoru, wstawiając zdjęcie z rywalem podpisane słowami: niestety nasza walka dziś nie mogła się odbyć, 90% zawodników zrezygnowało z powodu niedopełnienia przez organizatora warunków umowy. Wielki szacunek dla Nicoli, bo jest mega równym gościem z poczuciem humoru i dystansem, o czym świadczy choćby to, że nie obraził się za tego w cudzysłowie szefa kuchni. Oboje straciliśmy pieniądze i czas, ale już teraz możemy powiedzieć, że nasza walka odbędzie się w najbliższym czasie. Więcej szczegółów na temat tego, co wydarzyło się w Koninie, zdradziła na podcaście uszalonego reportera Kasia Kubiak, która była na miejscu i jak sama przyznała, organizatorzy mieli olbrzymie kłopoty z trzymaniem się własnego harmonogramu, wszystko było opóźnione, a na miejscu nie było nawet karetki, w związku z czym zawodnicy zaczęli się buntować. Przejechałam na 17, bo być ważenie, ja tam wchodzę 16:50, niczego nie ma, rusztowania nie porozstawiane, tutaj coś skręcają, tutaj coś pukają, ścianka nie rozstawiona, jest lekko obsuwa, będzie 18. Potem ktoś podchodzi, nie słucha, jednak będzie 19. Finalnie zaczęło się ważenie 20:20, gala tak samo miała być na 17, potem 18, potem 19, kto kogoś tam zapowiedzieli, ktoś nie wyszedł, finalnie nie dojechała karetka już jedzie 20 minut, potem karetka jedzie z Turku, potem karetka jedzie z Bydgoszczy, 21:40 i Nicola powiedział, że już nie walczy, bo to jest po prostu jakaś żenada. Na TikToku Body Christa ukazało się również krótkie nagranie, na którym organizator gali usiłuje przekonać zawodników do pozostania na terenie hali w Koninie, mimo 4-godzinnej obsuwy w realizacji wydarzenia. Warto zaznaczyć, że federacja zwerbowała na galę także uznane osobistości ze świata sportu, jak chociażby Łukasza Jurasa Jurkowskiego, który miał komentować galę i który także został na lodzie i musiał przepraszać swoich odbiorców, gdyż sam promował to wydarzenie na swoim Instagramie. Jako że na ostatniej gali Fame Friday Arena 2 największa frikowa organizacja w Polsce ogłosiła podpisanie kontraktu z legendą polskiego boksu Tomaszem Adamkiem, w sieci momentalnie zaczęto spekulować o tym, że jego rywalem będzie Mamet Kalidow, który sam przyznał niedawno na swoim Instagramie, że chciałby sprawdzić się w formule pięściarskiej. W ostatnich dniach pojawiły się jednak sygnały wskazujące na to, że takie zestawienie może jednak nie dojść do skutku. Mianowicie niedługo po ogłoszeniu angażu górala Mamed opublikował na swoim Instastory wymowny wpis, w którym w dosadny sposób informuje o swoim przywiązaniu do federacji KSW. Ponadto na Twitterze pojawił się screen z portalu Tapology, z którego wynikało, że panowie zmierzą się ze sobą w listopadzie tego roku na kolejnej gali fejmu w Gliwicach. Te informacje szybko zdementował menadżer i przyjaciel Adamka Mateusz Borek, który zaznaczył, że góral nie stoczy żadnego pojedynku w tym roku, a ponadto, że jego rywal nie jest jeszcze znany. W niedzielę na programie Prime Zone, promującym zbliżającą się galę Prime 6, Bagieta, a więc frikowy zawodnik tej federacji, poinformował widzów, że został pozwany do sądu przez swojego największego medialnego oponenta, czyli Jasia Kapelę. Powodem skierowania sprawy na drogę sądową były jego fizyczne ataki na lewicowego aktywistę na wydarzeniu organizowanym przez federację. Jest rewanż na drodze sądowej. Rozwiń troszkę temat i opowiedz. Generalnie podał mnie do sądu za nietykalność, jak próbowałem go nawrócić. Dostał z główki i od razu po prostu zaczął wołać tego do góry, więc po prostu prawie go nawróciłem, ale jeszcze po prostu dwa razy go z fotera wyrzuciłem, ale mam plan, mam dobrego prawnika, także pójdziemy na ostro, także... Gorzelańczyk rozwinął wątek nieco bardziej na wywiadzie u Mateusza Kaniowskiego, który ukazał się na jego kanale w poniedziałek. Były pogromca właśnie Jasia Kapeli doprecyzował, że pozew dotyczy akcji z programu Zadyma, promującego drugą edycję gali Prime'u, na którym w studiu oprócz Dominiki Rybak i Skolima zasiedli właśnie zwaśnieni ze sobą zawodnicy, a Bagieta rzucił się na Jasia po tym, gdy ten pokazał swój słynny tatuaż szkalujący dobre imię papieża Jana Pawła II. Oskarżenie dotyczy naruszenia jego nietykalności. Michał dodał też, że 4 października odbędzie się rozprawa pojednawcza i na ten moment nie jest w stanie określić, czy uda mu się na niej dojść do porozumienia z oponentem, oraz zaznaczył, że według jego informacji Kapela złożył pozew po to, by zyskać rozgłos. Z tego co słyszałem, on to zrobił dla rozgłosu. Ja
długo milczałem na ten temat, ale no prawdę mówiąc mi też się przyda rozgłos. Zaznaczył on również, iż podejrzewa, że kapela chciałby pozew dotarł do niego przed galą Prime 5, na której się zmierzyli, po to by wytrącić go z równowagi przed pojedynkiem. Bagieta oznajmił też, że według niego atak na wydarzeniu promującym galę nie powinien być traktowany na równi z atakiem na ulicy, ponieważ tego rodzaju show jest elementem świata freak fightów. Następnie w bardzo ostrych słowach określił on zachowanie byłego rywala, podkreślając, że on również dopuszczał się podobnych przewinień na programach. Jeśli bym go zaatakował na ulicy, no to by mógł mnie podać. Ale to jest show, to jest impreza, konfident i tyle. No bo po prostu robimy jakieś show, nie ukrywając, on też atakował innych przeciwników, też po prostu zaczynał te batalie. No ja jestem człowiekiem czasem nerwowym. Bagietson przyznał również w wywiadzie, że pozew od kapeli i związane z tym koszty połączone z jego inwestycjami sprawiły, że dość mocno ucierpiał finansowo i musiał wrócić do pracy fizycznej. Jest to również jeden z powodów, dla których przyjął propozycję walki ze znanym z TikToka, ale nieznanym mu osobiście Protiperem. Też musiałem wrócić przez to też do budowlanki. Robię teraz elewację około 400 metrów kwadratowych z bratem, pomaga. Jakbym nie przyjął tej walki, no to na granicy bym musiał sobie przeżyć, nie? A nie wiadomo, co jeszcze mnie czeka w sprawie rozprawy. W niedzielę na kanale Szalonego Reportera pojawił się odcinek podsumowujący galę Fame Friday Arena 2, w którym to gościnnie wystąpiła Kasia Kubiak. Ten typ materiałów skupiających się na omawianiu ubiegłych gal od dłuższego czasu regularnie realizowany był w duecie z Kubą Kuligiem z Fansportu, lecz jak się dowiedzieliśmy, dziennikarz dostał swojego rodzaju zakaz występowania w podcaście u Szalonego, który jak wiemy jest dość mocno skonfliktowany z największą frikową organizacją w Europie. Jakby tego było mało, zakaz kolaborowania z Matysiakiem mają mieć także zawodnicy reprezentujący barwy Fejmu oraz co ciekawe Prime'u, a uczestnicząca w podcaście Kasia Kubiak jest już na liście osób, które nie mogą prowadzić wywiadów na wydarzeniach organizowanych przez Fame ze względu na wywiad, który zrobiła właśnie z Szalony. Kuba nie może przychodzić do mnie, dostał zakaz. No Kuba po prostu nie dostał akredytacji następny raz, jakby tutaj chodził, powiedziano mu to wyraźnie, tak jak ty, więc nie będzie go chyba już, no na razie póki co w ogóle. No podobnie jak zawodników Fejmu, którzy również dostali oficjalny już zakaz. Chodzi o to, że jak mówił 1-2, no, ale tak już mówią to wszyscy oficjalnie, zresztą byłem świadkiem, nawet było tak, że jeden zawodnik tu jechał na wywiad, to w trakcie jazdy dostał telefon od prezesa, że ma nie przyjeżdżać i wracać. No i powiem więcej, zawodnicy Prime'u też mają zakaz. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego ja tu jestem, to na przykład ja tu przyjechałam, bo już do stracenia nic nie mam, bo chwilę przed konferencją Fejmu pytałam się swojego szefa, czy jedziemy na konferencję. Dowiedziałam się, tak, jedziemy, ale ty nie jedziesz, bo masz bana. I teraz dowiedziałam się, że mam, uwaga, za wywiad z tobą. Pomimo, że ta informacja nie padła w materiale, to nie trudno się domyślić, że powodem zakazów są wielokrotne tarcia pomiędzy Szalonym a Fejmem, który regularnie podpadał im poprzez likowanie walk czy publikowanie krzywdzących insynuacji, takich jak, cytując wiadomość prezesa Pasternaka, pomawianie o zorganizowanie ataków hakerskich i zlecenie filmów szkalujących cloud, przez co Matysiak znalazł się na tak zwanej czarnej liście i ma zakaz wchodzenia na galę. Matysiak, komentując zaistniałą sytuację, nie gryzł się w język i wprost ocenił, że jest to próba zniszczenia jego kanału oraz ocenzurowania internetu. Co więcej, porównał on Federację Fame do obecnie rządzącej partii politycznej, określając ich działania dyktaturą. Fame to jest PiS, no. To jest Jarek na górze, bo wiesz, bo nie ma dyskusji. Wiesz, zawodnik to jeszcze nie będzie z nas korzystał. Na naszych zawodnikach nie będzie zasięgów, ich sprawa. Ale co jest zakaz dla Kuby? Czy ban dla ciebie za wizytę tutaj? No próbą zniszczenia tego programu, żeby nie miał tu kto przychodzić, bo ja innego celu nie widzę. I to jest po prostu obsesyjne, nienawistne działanie przeciwko mnie. Jakby strzelałem też delikatnie może, ale sobie w stopę, no bo się o tej gali nie mówi, o zawodnikach się nie mówi, bo ich tutaj nie ma, żeby mi bardziej zaszkodzić. Ale no niestety, moi drodzy, ja chcę, Kuba chce, wy chcecie, no niestety, jest ktoś wyżej, jest dyktatura internetu, która nie pozwala pewnym ludziom tu przychodzić, wyrażać się i spędzać swojego wolnego czasu tak jak chcą, bo się im zagraża sankcjami. O ile Federacja Fame może mieć swoje powody, przez które stara się robić pod górę Matysiakowi, o tyle zaskakujące jest powielanie tego typu zagrywek przez Federację Prime, z którą Tomek miał jak do tej pory dobre relacje i zdawało się, że ma koleżeńskie relacje z samym prezesem Tomaszem Bezronkiem. Według relacji Szalonego, organizacja twarzowana przez Don Casio poczyniła takie kroki właśnie za namową Fame'u, co jest jego zdaniem dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze rok temu te organizacje były skłócone i Fame wspólnie z Heilig wystosowali pamiętne oświadczenie przeciwko działaniom Prime'u, oskarżając ich o nieuczciwą konkurencję. Tutaj patrz, tylko Heilig padł, Fame pomachał marchewką i Prime piesek siedzi i słucha się wydanego przez nich zakazu, bo tam kazano, żeby do mnie nie przychodzili. Już zawodników, wiesz, ma nie być, już tam każdy robi pod górkę. No to wiesz, bierze sobie prezes telefon, dzwoni od drugiego prezesa, bo tak dokładnie było, i mówi, macie dać zakaz do Szalnego, ma tam nikt nie chodzić. Oni, a Fame robi się w promocję gali Prime'owi, a Prime, dobrze, tutaj to jest mi normalnie przykro i jest dla mnie to takie, wiesz, świadczy, jaki ten świat jest zjebany, że wiesz, że on po prostu miał ich za najgorszego Fame Prime i po prostu mówił o nich najgorzej i mówił, że oni mają paść i po to się umówili z Heiligiem. I ten Prime, wiedząc, że tak go walili, że teraz wiesz, no oni nie będą konkurować z Fame'em, ale chociażby mieć to swoje zdanie, to teraz wiesz, no są
telefoniki, a zapraszanie na galę, później odwoływanie, wiesz, Tybórski tu, wszędzie były zakazy. No to mnie, wiesz, że nie ma ani krzty takiej pamięci, bo oni za chwilę zostaną tak samo. Fejm jest tak duży i tak po prostu, wiesz, no, to będzie przystawka, jak przy PiSie zjedzona, nie? Omawiana sytuacja nie zmieniła jednak podejścia szalonego reportera co do leaków i wyciągania na światło dzienne tajnych informacji i podzielił się pogłoską, jakoby Tomasz Adamek miał dostać 1 000 000 złotych za jedną walkę w Federacji Fejm. 2 walki, każda po 1 000 000. O kurde. Ty, on się mówi tak wszystko. Ole, to człowiek, no ale... Tak no się to robi. Co więcej może? To jest szczur zagrożony w konu, co więcej może? Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że nie jest to oficjalna informacja. Wczoraj wieczorem odbyła się pierwsza konferencja przed galą Cloud MMA 2. Jeśli chodzi o całokształt, pierwszy z paneli nie należał do najciekawszych, jednak w drugiej odsłonie się rozkręciło i Najman w swoim stylu narzucił kabaretową atmosferę, a finałowy panel obfitował w dymy. Na konferencji poznaliśmy także pełną kartę walk. Zgodnie z przeciekami, przeciwniczką Laluny jest niejaka Agnieszka Bobek, a więc uczestniczka randkowego odcinka z Kacprem Błońskim na kanale Goats, która mówiąc najprościej zasłynęła poprzez pokazanie w cudzysłowie 2 argumentów w programie. Co ciekawe, nie tylko widzowie bardzo negatywnie odebrali ten ruch federacji, ale i sami prowadzący pierwszej części, a więc Mateusz Kaniowski oraz współwłaścicielka Lexi, która argumentowała decyzję o zakontraktowaniu Agnieszki brakiem innych rywalek dla Laluny. Ludzie od razu się zastanawiają, czy faktycznie przez rozebranie się w programie można dostać walkę. No i Lexi, ja rozumiem ludzi, którzy mają o to pretensje. Dlaczego tak jest? Wiesz co, ja powiem szczerze, ja też nie do końca byłam fanką brania Agnieszki, ale było ciężko z przeciwniczką dla Laluny i mam nadzieję, Agnieszka, że tutaj dobrze się zaprezentujesz, będziesz fajnie się pokażesz i dasz dobrą walkę. W kolejnym nowo ogłoszonym zestawieniu zawalczy ostatni pogromca Ludwiczka Super Mario oraz Błażej Skrzypek Skrzypas, który kilka miesięcy temu stał się wiralem na TikToku poprzez swoje słynne teksty. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To do roboty! W następnym dość zaskakującym pojedynku wystąpi Remigiusz Remi Gruchała, a więc młody, 23-letni zawodnik, który zyskał rozgłos w środowisku sportów walki poprzez swój bardzo krwawy i wyniszczający bój w walce na gołe pięści w Federacji Gromda, którym pokonał Piotra Diabełka. Jego przeciwnikiem będzie Albert Dragon Sosnowski, a więc 44-letni emerytowany, utytułowany polski pięściarz, który ma na swoim koncie przegrany pojedynek z legendarnym pięściarzem Witalijem Kliczko, z którym walczył o tytuł mistrza świata Federacji WBC. Panowie zawalczą w formule bokserskiej na małe rękawice. Rękawice w oktagonie skrzyżują także znani w środowisku freakowym Konrad Karwat oraz Krzysztof Ferenc Fericza, a także bohaterowie głośnego medialnego konfliktu, a więc Denis Labryga oraz Kamil Minda, który wspólnie z trenerem zainicjował to starcie, zaczepiając i prowokacyjnie wyzywając do walki zawodnika pochodzącego z Głogowa. Panowie zawalczą w formule K1 w małych rękawicach. Na konferencji poinformowano również, że jedna z walk została przesunięta z bliżej nieokreślonych przyczyn i Bestia zmierzy się z Bobem Sapem na kolejnej gali. W kolejnym z pojedynków doszło z kolei do dość niespodziewanych modyfikacji, mianowicie na drugim panelu obok Piotrka Lizaka zasiadł Adrian Cios, który jak się później okazało zawalczy z Marcinem Najmanem w przypadku, gdy El Testosteron pokona swojego pierwotnego rywala. W dalszej części konferencji doszło jednak do kolejnych aktualizacji i Lizak wyraził gotowość, aby także zmierzyć się z Adrianem w przypadku, kiedy to jego ręka zostanie uniesiona ku górze w pierwszym starciu. Jakby tego było mało, Najman poza 2 zaklepanymi na najbliższą galę rywalami został zaczepiony i wyzywany do pojedynków jeszcze przez 2 siedzących przy stole zawodników, a więc Gruchałę oraz Sosnowskiego, który jeszcze lata temu miał z nim ostrą spinę. El Testosteron siłą rzeczy był więc najbardziej aktywnym uczestnikiem drugiego panelu, na którym skupiała się praktycznie cała uwaga i pomimo zaczepek słownych i dogryzek z 4 stron, nie oddawał on pola w konfrontacjach słownych. Kurwa, trzeci tam do tego uniwersum. Kurwa, macie, siądźcie sobie razem przy stoliku. Pogadajcie sobie. Ale jak tu kurwa siedzicie, 1, 2, 3, 4. Każdy by ci wpierdol. Pawłowski też? Nie. Ja też. Kaniowski też? Nie. Do walki? Nie, dobra. No. Z każdym to, to z wami sobie poradzę. Szukają fejmu, no wszyscy szukają fejmu. Wiadomo, cesarz jest tylko jeden. Każdy by chciał błyszczeć koło cesarza. Masowe potyczki poskutkowały tym, że Najman miał łącznie aż 5 face-to-face'ów i nie upiekło się nawet prowadzącemu konferencję Mateuszowi Kaniowskiemu. A widziałeś tą na Gromdzie, tą, gdzie walczył ze złamanymi rękoma, i nosem, całą twarzą, i nosem, bo ciachaną, był bardziej zakrwawiony niż w sumie mały. Ale wygrałem. Co ty mnie straszysz? Nie, ja cię cesarza? Pytam. Cesarza? Zróbcie face to face. Robimy to. Aniołski, musisz być jak ja, nigdy się nie poddajesz.
Finalnie panowie nieformalnie umówili się, że walka Gruchały z Sosnowskim będzie eliminatorem do walki z Najmanem na następnej gali. Pod koniec panelu Mateusz Kaniowski wywołał postać Amadeusza Ferrariego, którego delikatnie mówiąc nie darzy sympatią zarówno Gruchała, jak i Sosnowski. Panowie skierowali w stronę byłego władcy piekieł kilka gorzkich słów, do których na live odniósł się sam zainteresowany, który oglądał ją wspólnie z Pawłem Bombą. Tego Ferrariego czy tam frajeri, nie wiem jak zwolę, co? Mordę, Albert, co mnie czuje? Sosnowski jak kurwa, frajeri ty, ale że Sosnowski takie co? Ja wiem. Walczyłeś kurwa Mistrzostwo Świata i skamlesz o walkę, co za łeb. Ja wiem, ale ty na Sosnowski kurwa. Finałowy panel konferencji, w której wystąpili bohaterowie zestawień Załęcki, Omielańczuk oraz Labryga Minda, uznawany był za panel podwyższonego ryzyka i co prawda doszło do sporych dymów, lecz nie pomiędzy zawodnikami, po których się tego spodziewano. Omielańczuk bowiem już na samym początku stanowczo zaznaczył, że nie chce zniżać się do poziomu patologii i nie zamierza brać udziału w żadnych kłótniach, ponieważ wszystko zostało już w zasadzie powiedziane. Jego oponent także całkowicie spuścił z tonu i nie wyrażał chęci do poddymiania, a także zaprezentował się w nieco odmienionej, dużo spokojniejszej wersji i kulturalnie prowadził dyskusję z rywalem. Uważam, że to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane, rozwiążemy to teraz 28 października, róbmy robotę, koniec gadek niepotrzebnych, bo nie chciałbym się zniżać do poziomu patologa, bo jestem sportowcem. W porządku. Okej, i teraz mając taką sylwetkę, uważasz, że jesteś w stanie z człowiekiem, który był w top 15 rankingu UFC, nawiązać równorzędną walkę? MMA na pewno nie, ale w boksie wiem, że moja ręka będzie w górze. Nie przesadzaj, proszę cię, nie przesadzaj. Nie, zobaczymy 28. Nie. Bądź gotowy, bo ja na pewno będę tym razem. Jestem bardzo gotowy. Bardzo się cieszę, ja najbardziej się cieszę z tego, że nie spierdzisz. Dzisiaj widzę, że po tym, co się stało ostatnio, coś się wyluzowało. Wy gdzieś pogadaliście sobie na spokojnie, czy coś? Nie, nie rozmawialiśmy ani razu. Ja tak mam, że dowiaduję się, że ktoś mnie tam ubliża lub kłamie na mój temat, to wpadam w taką złość, że po prostu 5 minut nie jestem sobą i czasem zamiast coś przemyśleć, czasem za dużo naubliżam, a później mogę czegoś żałować, wiadomo, nie wszystkiego, bo nie lubię, jak ktoś kłamie na mój temat, że sobie namalowałem tutaj blizny na kolanie, albo że po prostu padałem, bo udawałem kontuzję, a ja nie jestem osobą, która udaje, też dlatego się zdenerwowałem i tak wyszło. Atmosfera minimalnie zagęściła się w momencie, gdy panowie dyskutowali o genezie ich konfliktu i feralnym nagraniu Denisa, w którym to padły bardzo ostre słowa w kierunku byłego zawodnika KSW. Obaj zawodnicy wstrzymali się od przytaczania słów, które tam padły, lecz Daniel oznajmił, że jego rywal powinien ponieść konsekwencje za nieprawdziwe określenia, którymi go obrażał, i przede wszystkim publicznie go przeprosić. Załęcki odpowiedział, że tego nie zrobi ze względu na to, że w jego kierunku także padło kilka słów za dużo. Użył słów nieładnych, nieprawdziwych w stosunku mnie i uważam, że za te słowa powinien ponieść konsekwencje, a przede wszystkim przeprosić publicznie, tak jak potrafił nagrać film publicznie, to tak powinien zachować się charakternie i przeprosić. Nie przeproszę, bo skłamałeś publicznie, chciałeś mnie ośmieszyć, chciałeś, żeby ludzie mnie zlinczowali, wiesz jaki mam hejt w internecie, potem się zmagałem z tym, że udawałem kontuzję, się ludzie wyśmiewali, także nie wiesz, jak to jest być hejtowanym przez cały czas. A czy przeproszę? Nie przeproszę z tego względu, że nazwałeś mnie ciotą, a wiemy w tym naszym świecie, kto jest ciota, nie? Spore poruszenie wśród widzów wzbudziła również wypowiedź Sławka Peszki, który przy okazji dyskusji Denisa z Danielem w pewnym sensie wyszedł z propozycją, aby panowie rozwiązali swój konflikt na ulicy. Drugi z prowadzących, a więc Kaniowski, słysząc słowa byłego reprezentanta, postanowił zainterweniować i sprostować jego narrację. Ja mam takie pytanie, Daniel, jak jutro byście przypadkowo gdzieś w Warszawie się zetknęli gdzieś koło Pałacu Kultury, to byście się na... Szczerze teraz, jeżeli mamy z tego zarobić, to uważam, że to jest bez sensu, gdy zostało kilkanaście dni, wiesz, do walki. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby pierwszy konflikt na ulicy sobie wyjaśnić, a później wśród ludzi. Chciałbyś tego? Nie no, oczywiście jako federacja wolimy, żebyście zostawili emocje ewentualnie tutaj na scenie niż gdziekolwiek indziej. W trakcie tej części poruszono także m.in. temat formy Denisa. Załęcki pierwszy raz szczerze wyznał, że jego nagłe i drastyczne przybranie na masie wyniknęło z faktu, że dał się namówić trenerowi z siłowni na zażycie środka dla anorektyków, przez które przytył aż 25 kg. Aktualnie wraca on jednak do formy i jak sam przyznał, zgubił już około 16 kg. Chciałem przytyć, przytyłem za dużo, wziąłem syrop, który mi polecił trener z siłowni, a ten syrop był dla anorektyków, kurwa, i przytyłem z 25 kg. I tyle, głupota, nie polecam. Ile już teraz schudłeś? Około 16 kg. Jeśli chodzi o drugą parę zawodników występujących na finałowym panelu, to wystarczyło wywołać temat genezy ich sporu oraz dać im mikrofony w dłoń, aby zobaczyć eskalację dymów. Początkowo panowie wymieniali się uprzejmościami bez przesadnych wulgaryzmów oraz wyzwisk, lecz sytuacja zaogniła się na face-to-face, gdzie doszło do rękoczynów. Minda zaczął agresywnie przepychać rywala głową, na co ten zareagował uderzeniem go z prawej ręki, a następnie kilkukrotnie dochodziło do przepychanek połączonych z wyzwiskami. Wiesz tą kurbanie, no facet, to się kur... Co, się boisz? A całować się chcesz? Boisz? Ja się nie chcę. Pojebał się w dupie. Skurek Simin. Zawijaj się stąd. Chyba ty się zaraz zawiniesz. No wiesz tą kurbanie, pan. Jesteś pojebany jakiś kurwa. Napinaczu pasku rozrządu, kurwa.
Histon Stolarski się zawija. O, powtarzaj się dalej, powtarzaj. Te same teksty powtarzasz od trzech konferencji. Po tym intensywnym stardownie panowie przestali aż tak zważać na słowa, a Denis Labryga, kolokwialnie mówiąc, całkowicie się odpalił w momencie, gdy jego rywal któryś raz z kolei nawiązał do jego afery z transpłciową kobietą. Nie mów mi o takich rzeczach, bo to ty się umówiłeś z transem, no i wiesz co? Ja się nie umówiłem z transem, to ja tylko pojechałem. No, ale debilu nie obrażałem się na razie. Skotkę, która była panią do towarzystwa. Panią nie czytałem towarzystwa? Opisu i natrafiłem. No nie wiem, że to zabrałem. Z której nie zrezygnowałem z usługi. Co lubisz? Nie mnie to ocenia, co lubisz, ale przestań obrażać inny. Będę cię k***a obrażał, bo tak? Mi wykręcasz k***a na aferę. Ty to przychodzisz? Jakby tego było mało, do konfrontacji oraz rękoczynów pomiędzy tymi zawodnikami doszło także po konferencji w Media Roomie, co zostało uwiecznione na kamerach Mateusza Kaniowskiego. Minda kontynuował piętnowanie i krytykowanie postawy Labrygi w związku z wizytą u pani lekkich obyczajów, na co ten postanowił zareagować i starał się wytłumaczyć mu swój punkt widzenia. Przy okazji Labryga nazwał swojego oponenta debilem, co wyraźnie go rozwścieczyło i doprowadziło do awantury. To normalny. Po zerwaniu z dziewczyną, na drugi dzień jedzie do jakiegoś transa. Kto normalny jedzie? Kurwa, no ja nie wierzę, co za gościu w ogóle, kurwa. Kto normalny wierzy do razu, ty debilu? Posłuchaj, nie czy ty wiesz, debilu, czy ty jest. Wiesz, czy ty wiesz, nie jestem frajerem. Słuchaj, jesteś. Nie, nie jestem frajerem, nie wiem, co, nie wiesz, co to za... No co? O, no, jaki frajer, wiesz, co to znaczy? No kurwa, to od czego mnie wzywasz? Od kogo mnie wyzwałeś? Debilu, ale ty hamuj się, kurwa, trochę, kurwa. Ex-kochanka Popka poinformowała, że raper tatuował twarz nie będąc trzeźwy oraz będąc w dołku psychicznym. Sentino oświadczył, iż planuje wyprodukować film o sobie oraz potwierdził wydanie autobiograficznej książki. Jeżeli interesują cię tego typu tematy, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał RapTok. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!